wręczenie zaświadczenia o wyborze wójta. Proszę panią przewodniczącą komisji, panią ministrę Stolarkę. Pana przyjemność sprzyja dalszemu rozwijaniu naszej gminy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Najważniejsze zaświadczenie. Obejmując urząd wójta gminy Wielą, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Wielą. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie starosto, panie przewodniczący Rady Powiatu Leszczyńskiego, Księże Proboszczu, szanowni goście, drodzy mieszkańcy gminy Wielu. Pragnę państwu podziękować za udział w wyborach samorządowych. Wysoką frekwencją mieszkańcy pokazali, że zależy im na przyszłości naszej gminy. Dziękuję mojemu poprzednikowi, Ireneuszowi Zającowi, za 16 lat pracy. Dziękuję tym, którzy złożyli w moje ręce swoje oczekiwania i nadzieje. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby ich nie zawieść. Mam przed sobą niecałą kadencję na to, by przekonać tych, którzy mi zaufali, a tych, którzy głosowali inaczej, że warto dać mi szansę. Nie chcę w gminie robić rewolucji, ale chcę dla niej ewolucji. Nie stworzymy gminy Wielą naszych marzeń bez wsparcia władz wojewódzkich i powiatowych. Panie starosto, panie przewodniczący Rady Powiatu Leszczyńskiego, liczę na was. Panie przewodniczący Rady Gminy, drodzy radni, ciąży na nas ogromna odpowiedzialność. Odpowiedzialność za naszą gminę. Wierzę, że zawsze będziemy mieć na uwadze dobro mieszkańców. Ze swojej strony zapewniam o mojej otwartości i współpracy z wszystkimi, niezależnie z jakiego komitetu zostaliście wybrani. Szanowni radni powiatowi, ufam, że wspólnie już beze mnie nadal będziecie działać na rzecz rozwoju naszej gminy. Zwracam się do sołtysów i rad sołeckich. To wy jesteście pierwszym ogniwem władzy samorządowej i dobrze znacie problemy mieszkańców. Liczę na waszą współpracę dla harmonijnego rozwoju naszej gminy. Szanowni dyrektorzy szkół, drodzy nauczyciele, musimy pamiętać, że oprócz wyników egzaminów ważne jest odpowiednie przygotowanie młodego człowieka do przyszłych zadań życiowych. Drodzy strażacy, życie ludzkie jest wartością najwyższą. Bezinteresowne niesienie pomocy drugiemu człowiekowi zawsze musi się spotkać z szacunkiem. Wasze umiejętności i sprzęt muszą gwarantować udzielenie profesjonalnej pomocy potrzebującym. Chciałbym, aby Gminny Ośrodek Kultury był aktywnym, tętniącym życiem ośrodkiem życia kulturalnego naszej gminy i aby potrafił przyciągnąć ludzi utalentowanych i z pasją, którzy będą tworzyć kulturę. Będę oczywiście wspierał działalność kół gospodyń wiejskich oraz innych lokalnych organizacji. Szanowni przedsiębiorcy, wiem, że bez was nie będzie nowoczesnej, rozwijającej się gminy Wielą. To was w drzemie ogromny potencjał gwarantujący pozytywne zmiany. Liczę na was. Zmieniajmy gminę Wielą wspólnie. Drodzy prezesi klubów sportowych oraz sportowcy, wspólnie sprawmy, aby kluby sportowe działające na terenie naszej gminy rozwijały się, a osiągane wyniki były klubom dla nas wszystkich. Zwracam się do przedstawicieli mediów. Liczymy, że będziecie promować rzeczy godne uwagi i chętnie zawitacie na tereny naszej gminy. Księdza proboszcza,
Proszę o wsparcie duchowe i modlitwę. Drodzy mieszkańcy gminy Wiewo, to Wy jesteście najważniejsi, to Wy jesteście pierwszą i ostatnią instancją. Przeciwności i problemów jest dużo, ale nie jestem tu po to, by od nich uciekać, ale po to, żeby je rozwiązywać. Nasze problemy zostały stworzone przez ludzi i przez ludzi mogą zostać rozwiązane. W świecie biznesu jest powiedzenie: zwycięzcy nie rezygnują. Rezygnujący nigdy nie zwyciężają. Wierzę, że mój dialog z Wami, drodzy mieszkańcy, nasza współpraca przyczyni się do podejmowania mądrych decyzji, które doprowadzą do rozkwitu naszej gminy. Obiecuję, że każda inicjatywa będzie doceniona. Zapraszam Was do urzędu. Dziękuję bardzo.